naprawdę jesteśmy bardzo sympatyczni, mili i jeden z nas gotuje lepiej, a drugi dopiero się uczy. Stanisław Bobowski, szef kuchni hotelu Radisson. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, jak on się do mnie uśmiecha, jak mówi do mnie dzień dobry? No ale jakbyśmy, który raz to nagrywamy, tylko my wiemy. To jest kolejne podejście do spotkania w ugotowcach, pomysłach gotowych do ugotowania, a Stanisław zawsze wita mnie serdecznie. Może jeszcze raz, lubię to. Lubię. A, dobra, widać, że pół życia spędził za granicą. Dzisiaj, proszę Państwa, kuchnia chińska. Chińska kuchnia, harmonia przeciwieństw. Będziemy mieli okazję poznać smak harmonii przeciwieństw, próbując dziś między innymi, no właśnie Stanisław, co dziś będziemy jedli. Czy ja nie wiem, co będziesz jadł, to co przygotujemy. Dobra, figlar wyrobi. Będziemy dzisiaj robili sajdonki z kaczką i z jarzynami. Doprawione będą sosem hoisin, troszeczkę miodu, sambal na olej, troszeczkę czosnku i to wszystko będzie podsmażone z tymi jarzynami, ułożone, zawinięte, usmażone w głowotym oleju. Bardzo fajny taki przystawek, który można używać. Oczywiście bardzo dobre, ale można używać jako danie główne, można jako jeden z appetizerów. I bardzo fajne danie, gdzie można przygotować na taką domową imprezę. Sos słodki chili, tutaj sos sojowy. Tutaj mamy sos sojowy z ostem, z czosnkiem, delikatnym sosem sojowym, ale w tej wersji. Możesz mnie zasłonić. Czy mogę zasłonić? Dobry. Nie róbcie tego sami nigdy w domu, zwłaszcza jeśli patrzy samemu. Pasta hoisin. Tym, którzy nie znają się jeszcze z pastą hoisin, jak nie wiem, przedstawić pasta hoisin, Staszek, tak, oglądacze. Tak, bardzo fajny sos, który jest, tak jak widzicie Państwo, bardzo gęsty. Państwo, ja się z nami, z nimi po imieniu wszystko. Jeśli pomuchamy tutaj, do możemy się bardzo fajnej mieszanki kolorów, kolor zapachów doszukać. Bardzo z dodatkiem. Ja czuję kawałek odrobiny anyżu. Anyż to nie wiem. Pasta sambal olek. Ostry, czyli tak, olej sezamowy, który będziemy używali. I tutaj mamy jeszcze tajny składnik. Tak, czyli ocet chiński, który jest w sumie taką służbą bardzo ciemnym. Ma też aromat. Od kogo dostaliśmy? To prawda, oryginalny. Od kogo dostaliśmy ten ocet chiński? Za chwilę będziecie mogli się przekonać na własne oczy. Oczywiście na sajgonkach nie kończymy, bo będzie także danie główne. Tak. Idziemy do głównego dania. Witamy w Królestwie Kurczaka, bo kurczaka poznałem, a jeśli chodzi o dodatki, to... Bardzo, bardzo klasyczne i bardzo szybkie danie. Kurczak chow mein. Kurczak pokrojony w kostkę, podsmażony z czosnkiem, z chili, z przyprawami. Cebula dymka po dekoracji, papryka i słodki groszek, który będziemy tutaj używali. Warzywo, które jest bardzo popularne. Starzy, jest słodki. I jest groszek. Sprzedawane, używane w kuchni chińskiej. Kurczak chow mein. Mamy też... Siu, chodź do nas. Siu. Siu, chodź do nas. Poznajcie Ksiu. Ksiu to jest facet z najstarszym bokiem w całym Krakowie. Zobaczcie, to jest Ksiu, a to jest jego historia. Historia jego gotowania wygląda... Właściwie historia jego gotowania najlepiej opowiada dno tego woka. Zobaczcie z bliska. Mogę? No tak, mogę. Dziękuję. To jest wok. Ile lat już na nim gotujesz? Jak długo na nim gotujesz? 10 lat, 15 lat? Tak. 10 lat na jednym woku. Bezwypadkowy, nówka sztuka, jeździli nim emeryci do kościoła. A przepraszam, nie w emeryci, tylko gotowali nim niedzielny obiad przed kościołem, a właściwie po kościele. Nieważne, Ksiu, ekspert od kuchni chińskiej, Stanisław Bobowski, szef kuchni w Radisonie w Krakowie. No i ja spróbuję niczego dzisiaj nie zepsuć. Jak sajgonki, to no musiał być. Był sajgon po prostu totalny. Tutaj przed chwilą okazało się, że kaczki żeśmy nie przedstawili, a jak widzicie, no jest w świetnej formie, przynajmniej stara się tak prezentować. Jak ją przygotowałeś, Stanisław? Kaczka została przyniesiona, ugotowana w stoku, którym był anyż, cynamon, czosnek, chili, kolendra. W takim bulionie? W takim bulionie i olej sezamowy. Powoli gotowała się przez około 2 godzin. Wszyscy nerwowo przystępują z nogi na nogę, przynajmniej ze świąt publiczności, a to znaczy, że chyba powinniśmy się zająć gotowaniem, a potem konsumowaniem. O deserze na razie ani słowa, ale będzie też coś słodkiego. W tempurze w głębokim tłuszczu. Zdrowo. Będzie Wam się podobało. Nasz ekspert od chińskiego, Ksiu, napisał nam Chunjuan. Znaczy, mamy nadzieję, że to jest napisane sajgonki, a nie na przykład palanty. Coś tam. No właśnie, oj tam. Sajgonki gotowe. Ja trzymam, Stanisław zjada.
i opowiada. Słuchaj, tak żeśmy mówili sobie teraz na dzień z kaczki z jarzyn. Troszeczkę chili, troszeczkę z miodu, czosnku. Bardzo fajne danie, które naprawdę świetnie pomysły. Wszystkie dania na pewno mam wrażenie domowe. Ja się zawsze nie odzywam, jak jest dobre, więc jak słyszę, że jest dobre. A co z nadzieniem? Czy zawsze warzywa i kaczka? Nie, to jest jakby jeden z opcji, ale to jest jakby nasza decyzja, jak chcemy bardzo poszerzać, jesteśmy bardzo kreatywni. Albo decyzja naszej lodówki. Albo decyzja naszej lodówki i portfela, dokładnie. Powiedz mi, bo tu użyliśmy takiego wielokrotnego ciasta, ale czy normalnie możemy zawijać taki zwilżony papier ryżowy, który można kupić praktycznie w każdym sklepie? Tak, tak. Przystawkę już mamy. Chunjuan. Zwróćcie uwagę. Jest strzałka, żebyśmy przypadkiem nie trzymali do góry nogami. Bo Chunjuan znaczy coś... Nie wiem, Chuan Jun znaczy coś zupełnie innego. I na pewno parę osób w Chinach by się na nas za to obraziło. Za chwilę kurczak. Mam wielką nadzieję, że to, co jest napisane tutaj, to Jiro Chao Mien. Czyli kurczak Jiro Chao Mien. Nie, to nie. Kurczak Chao Mien po prostu. Kurczak Chao Mien, którego mamy tu na karteczce w wersji nie do jedzenia, a tu w wersji jak najbardziej smakowitej. A poleczki pan niech opowiada, co tam się dzieje, a ja rozpakowuję widelce. Na nasze chińskie. Od czego zaczęliśmy? Był makaron specjalny. Był makaron, tak. Mamy paprykę, mamy cebulę, mamy kapustę, imbir, czosnek. I sos, olej sezamowy i ciemny olej. Ciemny sos sojowy. Ciemny sos sojowy. Grzybowy. Grzybowy. Mnie bardzo zaskoczyło na początku, kiedy nasz kucharz wziął, smażył tego kurczaka w bardzo głębokim tuszu. Obsmażył go, potem z tego wyciągnął, odlał nadmiar, szybko zesmażył wszystkie warzywa. I co ważne, one są ciągle chrupiące. Nie są uduszone, nie są przesmażone, są ciągle chrupiące. A kolega wiedział, że Chińczycy wymyślili makaron? Jiro Chao Mien. Mien. Za chwilę deser. Dobre, proste. O, dżaszłygła przyszła. Dżaszłygła, czyli owoce smażone w głębokim oleju. Ja zjem najpierw lody, bo mi się lody trochę bardziej roztopiły. O, owoce smażone w głębokim tłuszczu. Uwaga, szef kuchni Stanisław Głowski podaje przepis na ciasto, w którym trzeba tego banana zamoczyć, żeby był taki smaczny jak ten, który jemy w tej chwili. Słuchajcie, bardzo fajny i prosty przepis. Mąka, woda, powszechne pieczenia, szczypta cukru. To wszystko należy bardzo dobrze rozmieszać, tak żeby nie było grudek. Zanurzyć na nasz owoc, żeby usmażyć na wysokiej temperaturze przez około minutę. Do tego lody waniliowe i cóż, można jeszcze więcej pić. Jeżeli ktoś wam powie, na waszych imieninach, że zrobiliście świetne owoce, wczeście w głębokim oleju, powiedzcie mu nie, to nie są owoce smażone w głębokim tłuszczu. To jest mój drogi dżaszłygła. O, komuś się dżaszłygła skończyła. Ciszy. Cześć. Stanisław Bobowski, szef kuchni Hotel Radisson. Ciszy.